tym odcinku powiemy wam o marce osobistej, konkretnie o tobie. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek i Piotr Pwowar. Codziennie inspirujemy was do tego, aby ten dzień był lepszy od poprzedniego. A nasze perliste głosy i rozdarte paszcze sprawiają, że chcemy jeszcze i jeszcze. Ja bym chciałem powiedzieć, że ten odcinek was pogłaszcze. Aha. No bo będziemy mówić o marce osobistej. Zobaczymy. Każdy markę ma. Zobaczymy, kogo pogłaszcza, komu da kopa w wiadomo w co. Okej, marka osobista. Czym jeździsz? Nie chodzi o samochód, ale mogłoby chodzić, nie? Jako, no bo samochód jest najbardziej związany z tobą, nie? Nie wiem. Niektórzy się wiążą z samochodem, podobno niektórzy nie piją nawet napojów ani jedzonka w samochodzie. Adam, pozdrawiamy cię serdecznie i twoje dzieci. Ale druga strona medalu, no właśnie nie wiem, druga strona medalu jest taka, że ludziom się wydaje, że czym lepsza fura, tym ludzie ich bardziej cenią. Tak, czy no to bo... nie jest ślepa uliczka, Michale? No wiadomo, że jest, no nie? Jeżeli swoje poczucie wartości uzależniamy od tym, czym się wozimy. Dokładnie. Ale co innego, jeżeli to jest takie uzupełnienie naszej marki osobistej na przykład, prawda? Żeby to było spójne, no nie? Dasz się przejechać? Chodź. Dobra. No dobrze. Czym jest marka osobista? Tak. Masz jakąś definicję? Bo ja mam. No ty, ja cię słucham. Marka osobista. Nastawiam uszy. Marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie, kiedy cię nie ma w pomieszczeniu. A to jest bardzo ciekawa sentencja. No i co, ma to sens? Ma. I można sobie myśleć, jaką ja mam markę osobistą? Gdybym zostawił dyktafonik w biurze, wyszedł. Tak. No tak wewnętrznie między współkolegami, nie? Że na przykład wychodzi Michał, a wtedy takie biuro tak... ale niezły z niego kawał z... Supermana. Super gościa, Supermana. Oj. Albo i do tego ty, skromny? No to, a to dobrze, to jest... do tego... Skromność to trudna cecha, ale ja ją mam. Też, czyli to powiedziałbym tak, dopowiadając, czy mogę coś dopowiedzieć do twojej elokwencji? Czyli tak, pierwsze, że to jest to, co mówią o tobie, kiedy ty wychodzisz, a druga sprawa, marka, no nie, to jest na przykład tak, kto mógłby nam doradzić w kwestii finansów osobistych? A. Michał Szafrański. Tak. Gdzie jeść? Maczek. Co pić? Kolka. W kinie. No nie, i teraz patrz. Pierwsze, co przychodzi do głowy, to się wyświetla, chociaż nie koniec, czy nie jest. Jak to? Wszystko mogę, ale nie wszystko tak. Przynosi mi korzyść. No fajnie by było rzeczywiście mieć taką markę w środowisku, żeby wybierali ciebie, jeśli chodzi o jakąś dziedzinę. Dokładnie. Myślisz kupa od razu Pampers. No. Na przykład. Jak wynika z badań Premium Consulting, aby zbudować silną markę osobistą, przede wszystkim należy posiadać niezbędny know-how. To jest aż wedle tych badań 84% sukcesu. Podprogowo mi Haszek puszcza. To jest haszysz około... Co powiedziałem haszysz? Haszysz gdzieś tam. To jest know-how. Zamiast aż... Po prostu know-how. Tak. Że jeżeli rzeczywiście chcesz sprzątać kubki, to ten Pampers musi być dobry. No musi być, no bo po pierwszym użyciu okaże się, czy będzie drugie użycie. Jeśli chcesz doradzać komuś w finansach, musisz być w tym dobry, czyli po prostu know-how, doświadczenie i tak dalej. Z finansami to jeszcze bym dopowiedział, no nie? Czyli jeśli komuś chcesz doradzać, to nie, że musisz być dobry w doradzaniu, tylko pasuje, żebyś pokazał swój portfel. Sam dobrze też. W sensie nie, że skórka na wierzch, tylko... No, ale to jest pewne ryzyko, nie, że... Kolego, ludzie, jak dywersyfikujesz swoje przychody miesięczne? Ale z drugiej strony też nie można iść tak, no bo jeżeli będziemy tak skrajnie mieli wysoko poprzeczkę, to nowi ludzie, którzy chcą budować swoją markę, oni powiedzą, że ja nigdy nie będę mógł założyć swojej marki, bo ja nie jestem perfekcyjny, nie jestem w tym ekspertem. My też mówiliśmy o tym, tak? Żeby po prostu popatrzeć, kto jest rok wcześniej tam, gdzie ja byłem i do tych ludzi skierować swoją pomoc, markę osobistą. Tak, ale to jest też... No właśnie, tak. No, ale myślę, że to wszystko się rozbija o to, jak się po prostu pozycjonujesz. Czyli lubisz robić foty, umiesz robić foty, produkujesz swój kurs i po prostu go tytułujesz dla początkujących. Lub robisz foty tylko i wyłącznie lokalnie i nie idziesz tym w świat. No to nie ma twojej marki, ona jest bardzo wąsko znana, tylko na jednej ulicy. Tak. Po szyldzie, ale możesz iść dalej. Kiedyś mówiono o takiej piekarni, no nie? Czy lepiej piekarzowi napisać hej, najlepsza piekarnia w RP? Czy lepiej mu napisać najlepsza piekarnia na tej ulicy? No dla ludzi, którzy kupują, wiadomo, że nie będzie nikt z Bejrutu przyjeżdżał do niego po buły. No to dobra, mamy ten know-how, wiemy jak robić buły. Tak. Następnie ważna jest autentyczność. To, co powiedziałeś, że trzeba też żyć tym, co uczysz. Następnie mieć charyzmę.
Czyli być, mieć pewną wyjątkowość. Charyzma tak. To się kojarzy, to nie dla mnie, to trzeba być Obamą, żeby tak. W ogóle, albo Matką Zrobisz Teresą. Zrobisz drop mic, tak. Więc po prostu nie. Charyzma to jest zupełnie coś innego. O tym też mówiliśmy i był test na charyzmę. 5 takich rzeczy, które można sobie zbadać w naszych innych poprzednich odcinkach. Tak. Charyzma jest dla każdego. Mało tego, to jeszcze bym tak dopowiedział. Na naszym takim, może się okazać, że bycie charyzmatycznym tatą, żeby wracasz do domu i twoja córeczka mówi, tato, tęskniłam cały dzień, bo chcę się z tobą gilgać. To już znaczy, że jesteś charyzmatycznym tatą. No tak, właśnie dla twojego najbliższego otoczenia. I o to chodzi. O to chodzi. I ostatnia rzecz, odwaga. Odwaga jest czymś, co pozwala w ogóle się pokazać światu. Mówiliśmy wczoraj o networkingu, żeby po prostu umieć zagadać z kimś i powiedzieć mu, jak możesz mu pomóc. Tak samo odwaga w pokazaniu się. I nasi espresowicze tutaj obecni, 10% z nich, którzy regularnie oglądają, wykazali się instant odwagą. Od razu założyli konta na naszej kawiarni RTCK i przedstawili się. Więc zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, nie zaczęli budować marki osobistej na naszej kawiarni, do uczynienia tego pierwszego kroku. Ci, którzy chcieliby doświadczyć turbo bliskich, albo nawet nie aż tak turbo, smoltoczków, miłości wzajemnej, sami zobaczycie, co tam się wyprawia. espresso.rtck.pl. Zapraszamy wasi bariści. Zapraszamy i żegnamy? Tak. Tak? Cześć. Zajmiemy się tym, na co mamy największy wpływ, czyli własnym tyłkiem, marką osobistą. Zaczynamy. Nie wiem, czy może być taki wstęp. Nie, chyba nie. Nie. Podrążysz takie teorii troszkę? Teoria. Jak wynika z badań Premium Consulting... Jeszcze raz. Jak wynika... Świetnie. Intrygujący wstęp dla nieintrygujących ludzi. Czyli coś dla nas. Odwrotnie chciałem. Dobrze. Czyli intrygujący wstęp dla intrygujących. Coś dla nas. Okej. Okay.